Podopieczny trenera Andrzeja Stelmacha, walk o ligowe punkty w sezonie 2022-2023 rozpoczną 1 października we własnej hali meczem z Sokołem Mogilno. Aby dobrze przygotować się do ligowych zmagań, częstochowianka nie tylko rozegrała mecze sparingowe, ale sama także zorganizowała turniej, w którym zajęła drugie miejsce. Najpierw pokonując 3-1 Płomień Sosnowiec, by w meczu o pierwsze miejsce przegrać z drużyną z Poznania 0-3. Nie wynik był tu jednak najważniejszy, ale kolejna okazja, by szkoleniowiec mógł sprawdzić stan przygotowań swojego zespołu do ligowego sezonu. Na pewno tak. Graliśmy już tydzień temu w Poznaniu, takie pierwsze jakby przetarcie. A po to są te turnieje, przynajmniej dla mnie, żeby zobaczyć każdą zawodniczkę, każdej dać pograć w różnych zestawieniach i jak się czują między sobą. I tu generalnie chcemy sprawdzić. Treningi przechodzą normalnie, także próbujemy ten weekend tutaj u siebie pograć jak najlepiej nam się na tą chwilę uda. W zespole zaszły zmiany kadrowe, które, jak twierdzą klubowi działacze, zostały przeprowadzone w porozumieniu ze sztabem szkoleniowym częstochowianki. Te zawodniczki, które doszły do nas po tamtym sezonie, takie transfery chciałem zrobić, więc myślę, że jesteśmy przygotowani personalnie, oby tylko zdrowie dopisywało. Trener ma więc zespół, jakiego oczekiwał. Teraz kibicom pozostaje oczekiwać dobrego wyniku. A że ten w ostatnim sezonie był bardzo dobry, to zapewne poprzeczka, przynajmniej obserwatorów, została podniesiona jeszcze wyżej. Na pewno tak. Na pewno tutaj będziemy sobie zakładać cele, walkę dalej o czwórkę. No i jeżeli by się udało, to chcielibyśmy powalczyć o ten upragniony medal.